Witam Was wszystkich. Dziś krótko o pogodzie z racji tego, bo w sumie jaka pogoda jest, każdy widzi, jak wyjdzie sobie na zewnątrz. Praktycznie w zdecydowanej większości kraju piękna, słoneczna pogoda, praktycznie bezchmurne niebo. Tam południe mamy, tam mamy północ, delikatne zachmurzenie, chmury cumulus są widoczne. Z racji tego, że nie do końca jeszcze atmosfera jest stabilna, a słońce dość mocno operuje, temperatura tutaj wzrasta na północnym wschodzie do 24 stopni, natomiast w centrum i na południowym zachodzie do 26-27 stopni. Pojawiają się właśnie drobne chmury cumulus, które nie będą się za mocno wypiętrzały, więc burz ani deszczu raczej z nich nie będzie. Możemy się dzisiaj cieszyć piękną pogodą. Oprócz jednego terenu, oprócz południowego wschodu, bo tam na południowym wschodzie, tam na tych krańcach południowego wschodu jeszcze są odsuwający się front atmosferyczny. Ten front atmosferyczny będzie tam już w sumie przynosi głębszą konwekcję. Ta konwekcja skutkuje tym, że pojawiają się komórki konwekcyjne i komórki burzowe, natomiast sukcesywnie ten wyż będzie ten front atmosferyczny wypierał już na tereny zachodniej Ukrainy, więc po południu tam też pogoda już powinna się poprawić. Reasumując, krańce południowe, południowo-wschodnie, deszcz, burze, które będą powoli się oddalały w stronę Ukrainy i tam zawita również ładna pogoda, reszta kraju, tak jak tutaj, słonecznie, bez żadnych opadów, z drobnymi chmurami cumulus, które mogą bardzo ładnie wyglądać podczas zachodzącego słońca, ale prawdopodobnie one też zanikną i tak do dnia jutrzejszego. Przyszły tydzień, powrót deszczu i powrót frontów atmosferycznych, możliwe wzrosty temperatury do 27-28 stopni, to nadal nie jest raczej upał, ale troszkę wyższe temperatury, wypieranie ciepłych mas powietrza powodujące znów powstanie burz frontowych, ale jak będzie, jeszcze chwilę trzeba poczekać, nie chcę pisać głupot, więc jeszcze się chwilę wstrzymuję. Zatem cóż mogę Wam powiedzieć? Korzystajcie z tej ładnej pogody, odpoczywajcie i cóż, życzę miłego dnia i miłej niedzieli. Widząc trasy, które kierują na Warszawę z Mazur, bardzo dużo ludzi wraca z weekendu, więc sądzę, że im weekend się udał. My z Martą raczej skupimy się na wyjazdach na burze, a nie na takie puste weekendy, jak na to mówimy, więc dla nas ładny weekend to jest weekend burzowy. Trzymajcie się, dobrego dnia, do widzenia, cześć.